ャンネル登録よろしくね。こっちの方が どれにする？どれにしようね、うん、これか。肉食べたかったでしょ。そうだね。同じやつにしたら。Mam nadzieję, że YouTube mi nie ściągnie tego kadru za muzykę. Jestem teraz z rodzinką w gasto. Będziemy jeść lunch, obiad. No i tak mam soczek. Zawsze wybieram soczek, nie piję gazowanego, wybieram soczek. I za chwilkę przyjdzie jedzenie. Mam nadzieję, że park się wam podobał. No a potem się chyba widzimy już z domu, tak mi się wydaje. No, otwieraj. Yes. Idziemy. Idziemy? No, こうなってます、中。わー。はい。ちょっと待って、ちょっと待って。フォーカス、フォーカス。はい。これで。で、ここに、のり塩味の、このフレーバー、パウダーを入れる。パウダー入れてきます。ゴッドイスピンプキン。ピンクして料理しましょうって。なるほど。ピンペククッキングです。ピンペククッキング、はい。久々な。動きがめちゃくちゃだ。早すぎて、はい、でこれを閉じる。閉じて、うん、でスタートこれで OK、はい、ここに入れる。ぬるくなっちゃうからちょっと入れて見せてあげる。こんな感じです。おーおー、はい、ほとんど入れた。以上です。ありがとう。これちょっと、もうすごいね。片手でちょっとやりにくいですけど、うお、ジューシーな肉汁。ジューシー、ソチェック。うーん、チーズ、ボロボロボロ、ドロドロドロ、うまそうだね。ドロドロドロ、食べてよ。もちろん、お母さんいっぱい食べて。ピンクしょ、お母さんも見せていいな。うん、そうそう、オムライス。Mam nadzieję, że moja peleryna z różowego koca nie będzie wam przeszkadzać, ale jest tak potwornie zimno, że aż mam rumieńce na twarzy z zimna. Wydaje mi się, że jest około 12-13 stopni w mieszkaniu, w środku mieszkania. Na zewnątrz jest około 6 teraz, około 6-5. W ciągu nocy potrafi spaść temperatura do 3 stopni na plusie. No, a nie mamy ogrzewania w japońskich mieszkaniach, jak już wiecie, już to powtarzałam, więc wyglądam jak wyglądam. Mam już herbatkę, mam ze sobą termofor, nawet go wam, ojejku, wyciągnę, pokażę, że jest tu ze mną, też w pięknym kolorze różowym. Tak, mój ukochany kolor się zawsze śmieje, mówię tak sarkastycznie, ale większość niestety rzeczy jest, które są ciepłe, są różowe. Muszę się trochę wyswobodzić, żeby wam pokazać dzisiejszy kalendarz adwentowy, bo jeszcze nie było kalendarza adwentowego. Ale zanim otworzę kalendarz, to jeszcze chciałam was się zapytać, czy podobały się wam liście dzisiaj w parku? Bo kalendarzowa jesień jest do 21 grudnia w tym roku i w zależności od regionu Japonii, w różnych rejonach, w innych momentach pojawiają się właśnie te listki koyo, czyli te czerwone liście klonu japońskiego momiji, a koyo to oglądanie właśnie listków. No i akurat dzisiaj się nam złożyła taka piękna, wspaniała pogoda. Przepiękne niebo było i gdyby nie wiatr, to naprawdę byłoby cieplutko. Ale jakoś tak mnie wymęczył ten spacer. Nie wiem, ile kroków zrobiłam. Zobaczę później i wam pokażę najwyżej. Jestem totalnym undobosuku, czyli brakuje mi zupełnie ruchu. I jakikolwiek ruch mnie męczy. A jutro też planuję jechać do Tokio z samego rana. Oczywiście jedziecie ze mną. Więc muszę odpocząć, muszę odsapnąć, usiąść na moment, zrelaksować się. Jest już czwarty dzień z rzędu, jak nagrywam i coś robię, jestem cały czas na chodzie.
Więc potrzebuję jednego takiego wieczoru. No w sumie już nie wieczoru, bo już jest no, prawie ósma. Prawie ósma? Dobrze patrzę. No prawie ósma. Widzieliście przed chwilą zegarek. Wiem, że mam nieprzestawioną datę, ale jakoś tak mi się nie chce tego robić. I tak nie sprawdzam daty na zegarku, więc nie przejmujcie się tym. Otworzę kalendarz, bo nie miałam na to czasu dzisiaj i jestem bardzo ciekawa, co tam będzie. Podpytywałam dzisiaj Pimpka podczas lunchu, czy pamięta, co wsadzał do kalendarza. Powiedział, że pamięta tylko, co było w ostatnim okienku. Że starał się tak poukładać rzeczy, żeby na Wigilię, na 24 grudnia było coś jego zdaniem najlepszego, ale reszty nie pamięta, więc jestem bardzo ciekawa, co wykombinował. Koperta numer 4. Może się trochę oddalę, żebyście lepiej widzieli. Znaczy, teraz wyglądam gorzej przez światło i z tym rumieńcem góralskim moim. Jak coś, to jestem z gór, także wszystko się zgadza. Nie chcę dotykać koperty. Patrzcie, co ten zrobił. Patrzcie, co zrobił. Co ta po prostu, o rany, jaka to jest przebiegła paskudna bestia. Lan Juan trafia do rodzinki. Wczoraj mieliśmy Dzian Cięga, dzisiaj Lan Juana, a to oznacza, że znów będzie ASMR z folii. Zmieniam ustawienia kamery. Poproszę Pimpka, żeby był cicho, żeby nie kaszlał, żeby nie trzaskał drzwiami i nie wchodził do pokoju i nagrywamy ASMR. Lampan odpakowany, podobnie jak wczoraj Dziandzięk trafia do rodziny. Co w rodzinie, to nie zginie. Polecam, oglądajcie anime Młoda Odzysi, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. I nie, to nie jest ta sama postać. Popatrzcie, ten ma grzywkę, a ten nie ma grzywki. I ten ma flet, a ten ma kokin. Po japońsku kokin się nazywa ten instrument, po chińsku gukin. Tak, taka cytra chińska. Jej! Już od paru minut słyszę, jak Pimpek kaszle. Zapytam się go, czy chce napić się yuzucia. Yuzucia to jest ta herbatka z cytrusów japońskich, którą wczoraj sobie zrobiłam. Ona jest bardzo dobra na gardło. I zapytam się go, czy nie chce, bo chyba nigdy nie pił, a coś czuję, że jest mu potrzebna. Idę zapytać. Yuzucia w tym kubeczku z królikiem. Ja dzisiaj miałam z innymi królikami. One są z jednej serii. Może będzie miała na garbiełko. Ciekawe, czy mi się to uda nagrać jedną ręką. Możecie yuzucia sobie zrobić w Polsce z cytryny. Zasypać cukrem. Chyba przepisów jest tego sporo. Link do herbatki jako produktu wyślę wam oczywiście w opisie. Zaglądajcie do opisów, bo tam czasami są różne informacje. No a tak poza tym to chciałam wam bardzo podziękować. Wiem, że dzisiaj było mało świątecznie, no ale tak się akurat nam złożyły plany, że dzisiaj mało świątecznie, bardziej jesiennie. Później to sobie zakręcę. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja mu zaleję yuzucia tą wodą, którą już zalewałam sobie herbatę od stała około 10 minut, nawet więcej. Ale jest tak zimno, że po prostu widać, jak paruje. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia jutro. Bye, bye, bye.